Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, panie ministrze, szanowni panowie i koleżanki posłowie. Chciałbym zająć kilka minut o pieniądzach. Nie ma polityki dobrej bez pieniędzy. Ja chcę powiedzieć, że słuchając wystąpienia pana komisarza, po części panu współczułem jako człowiekowi, panie Januszu, ponieważ pan Tyra, efekty są takie, jakie są. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Jakim budżetem na wspólną politykę rolną dysponuje Komisja Europejska, panie Januszu? 0,4% całego budżetu unijnego. Słuchajcie, to są po prostu kompromitujące wielkości. Kompromitujące. W związku z tym, panie komisarzu, dzisiaj po tych doświadczeniach związanych z tragedią Ukrainy, my mamy prawo oczekiwać od Unii Europejskiej, od Komisji Europejskiej zdolności do pewnej refleksji, ale samokrytycznej. Pan kilka razy podkreślał, że wtedy wstępujecie i podejmujecie działania, jak mechanizmy rynkowe nie sprawdzają się. Jak może mechanizm rynkowy i sam rynek regulować problem produkcji rolnej, jakiejkolwiek branży, przyjmując doświadczenie naszego kraju w tym zakresie i nie tylko naszego kraju. W związku z tym, skoro ten budżet jest tak symboliczny, to jego podwojenie, potrojenie wydaje się jest nakazem chwili. Tym bardziej, panie komisarzu, jak pan wie, przy planowaniu budżetu zakładano 2% inflację. Dzisiaj inflacja 1/5 budżetu zjada, unijnego budżetu na rolnictwo. Czyli w przyszłym roku będą jeszcze trudniejsze warunki funkcjonowania i realizowania wspólnej polityki rolnej. Więc ja chcę powiedzieć, że pan będzie miał jeszcze trudniejsze sytuacje. Polscy rolnicy jeszcze mniej dostaną realnie, bo będzie to w kontekście wzrostu kosztów, prawda, i następstw inflacji i tak dalej. To jest ta kwestia, która wymaga, tak powiedziałbym, spojrzenia całościowego. Co dalej z Unią Europejską? Pan dobrze mówi. Jest konflikt interesów. Wschodnie kraje naszej części przegrywają na problemie ukraińskim. Hiszpanie, którzy mają 52 miliony tuczników, zacierają ręce, bo mają za pół ceny karmę. Poprzez import ukraińskiej pszenicy, zboża, kukurydzy i tak dalej. Jak wy chcecie to w jakimś sensie skoordynować? Bo my widzimy, że Unia Europejska, która była traktowana jako projekt gospodarczy i cywilizacyjny, stał się projektem stricte politycznym, gdzie nie rachunek ekonomiczny jest ważny. Przecież to prowadzi do rozwalenia się tego projektu. Mówimy o tym dlatego, rolnicy o tym mówią. Mówimy, my nie rozumiemy Unii Europejskiej. Wy przestajecie rozumieć problem rolników i tutaj dochodzi do rozminięcia się. Druga sprawa, panie komisarzu. Wy jako komisarze nie ciągniecie w jedną stronę. To nie pańska jest odpowiedzialność za to, że pański kolega Borel, który zajmuje się różnymi śmiesznymi rzeczami, ani razu nie wypowiedział w sprawie eksportu, znaczy wywożenia ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Ani razu. Ani razu. Pod egidą ONZ-u Turcja, Ukraina i Rosja podjęły wysiłek, 30 milionów ton wywieziono. Unia Europejska w tej sprawie zachowała się neutralnie, nie okazując pomocy. Wydaje mi się, że to są również wnioski, które trzeba mieć i widzieć na uwadze. I trzecia rzecz. Panie Januszu, tak się do pana zwrócę. Pan przysłusza wystąpić z propozycją kodeksu rolnego. Ja muszę powiedzieć, że osobiście miałem wątpliwości, bo pan sprowadził to w gruncie rzeczy do powołania rzecznika rolnika. Ale dzisiaj tak po dyskusjach z kolegami, związkowcami, prawda, i Izbą Gospodarczą. Widzimy sens tej inicjatywy, ale pod jednym warunkiem, że ona będzie realnie ujmie zobowiązania obu stron. Rolnika wobec państwa, a państwa wobec rolnika. I w tym duchu, panie ministrze Bartosik, dzisiaj trzeba powiedzieć prawdę. Śmiało powiedzieć. Rolnik dopóty nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, jeśli nie zagwarantujemy jemu elementarnej kontraktacji jego produkcji.
Ja znam wystąpienie pana Michała Kołodziejczyka. W Warce mówił, że również struktury handlowe powinny to wejść, przymuszone do tej praktyki. Ja uważam, że to jest zadanie, które musimy dać wszyscy razem pozytywną odpowiedź. I ostatnia kwestia. Panie ministrze Bartosik, okrągły stół, który ja uważam, że spełnił swoją rolę, bo pokazał, że związki rolnicze bronią rolnika, mogą wspólnie pracować, skonsolidowały się i powstał kompromisowy na to chwilę dobry projekt rozwiązujący w pewnym sensie, wskazujący drogę wyjścia z tego kryzysu. Ale te protesty rolnicze, one obnażyły słabość polskiego rolnictwa we wszystkich branżach. I ona ma jedną wspólną płaszczyznę. To jest niedofinansowanie. Jeśli w 2008 roku został przyjęty budżet na 2008 rok w koalicyjnym rządzie PiS, Samoobrona Liga Polskich Rodzin, staraniem Andrzeja Lepera na rolnictwo wyasygnowano 4,4% środków produktu krajowego brutto. Jaki był powód, że z roku na rok wszystkie następne rządy obniżały ten próg do finansowania budżetowego rolnictwa? Państwo wiecie, jaki dzisiaj to jest procent. Trzeba zmienić to podejście. Rolnictwo to jest wielka odpowiedzialna sprawa i za ludzi, i za przyszłość kraju. W związku z tym kończę. Potrzebny dzisiaj, panie ministrze, jest uczciwy raport, w jakim sytuacji jest polskie rolnictwo. Uczciwy raport. I to jest temat na nowy okrągły stół rolniczy. Po drugie, ja proszę i apeluję, pomóżcie rolnictwu wschodniej Polski. Ono jest w najtrudniejszej sytuacji, dlatego że ono było ekonomicznie najsłabsze. Tak historia się ułożyła. A oczywiście napływ zboża z Ukrainy i nie tylko. On oczywiście dodatkowo utrudnia sprawę. Tym kończę wnioskiem. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.